Szanowna Pani Marszałek, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Panie Premierze, w swoim wystąpieniu mówił Pan o oświacie, ale tak naprawdę jako wieloletni samorządowiec wiem, że oświata dzisiaj i samorządy borykają, jest to jeden z najważniejszych problemów. Panie Premierze, apeluję do Pana o jedną rzecz. Niech wreszcie rząd weźmie odpowiedzialność za płace nauczycieli na swoje plecy, bo tak naprawdę dobrze się zagląda do czyich kieszeni, wyciąga z ich pieniędzy, ale to nieprzyzwoite. Panie premierze, na Pomorzu Zachodnim jest 15 tysięcy kilometrów dróg lokalnych. Dzisiaj kilometr drogi lokalnej to, szanowni państwo, nie jak kiedyś 700-800 tysięcy, to już 1,5 miliona złotych. Na Pomorzu Zachodnim to jest 25 miliardów złotych. Jak długo będziemy budowali te drogi lokalne, panie premierze? 40 lat? Potrzeba konkretnego programu, narodowego programu przebudowy dróg lokalnych. Mam pytanie również o zabytki, panie premierze. Zabytki. Czy te zabytki na wschód, dziękuję na zachód bardzo od Wisły są gorsze? Dziękuję czy bardzo, panie pośle. W Kamieniu Pomorskim będziemy musieli bardzo długo czekać na to, żeby odbudować katedrę? Dziękuję. Pan poseł.